Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy właściwie za chwileczkę otwieramy nowy sklep. Właściwie pierwszy market budowlano-dekoracyjny w Puławach. Leroy Merlin to jest 42 sklep w Polsce. Ma Pani jakiś pomysł na zdjęcie w takim miejscu? Staram się uchwycić element na tle czegoś, czegoś większego. To jest dużo takich elementów, prawda? Jakieś różne kolory, odbicia. Właśnie, przede wszystkim kolory i szkła różne. Myślę, że to jest dobry pomysł. A jak będzie się przekonamy. Sklep liczy 7,5 tysiąca metrów kwadratowych pod dachem i 1500 metrów kwadratowych powierzchni zewnętrznej handlowej. Jest to dział ogród. Zatrudniamy bezpośrednio 125 osób, plus zatrudniamy osoby z firmy Pion, są to osoby niepełnosprawne. Zatrudniamy też serwis sprzątający i ochronę, więc w sumie znajdzie pracę blisko 150 osób w Leroy Merlin. Da się zrobić dobre zdjęcie w sklepie? Da się. Da się zrobić i tutaj, i pierwszy fotodaj w Tesco. Tak jest, da się. A co tutaj można zrobić ciekawego? Od ogółu do szczegółu. Ogólnie i coś szczegółowe. Coś się da, będzie widać. Jak szukasz jakiegoś kadru, to w jaki sposób? Najpierw powstaje w głowie pomysł, a później realizacja.